witam jeszcze raz. Ja nazywam się Mirosław Matyja i reprezentuję Instytut Demokracji Bezpośredniej. Jeszcze po Dolnym Śląsku z wykładami na temat właśnie demokracji bezpośredniej. I dzisiaj chciałem trochę Państwu opowiedzieć na temat wad i zalet tego systemu społeczno-politycznego, który ponoć może być szansą dla Polski. Czy to jest utopia, czy szansa? Może przekonamy się o tym pod koniec mojego wykładu. Ale jeśli mówimy o demokracji bezpośredniej, no to chciałem powiedzieć tak, to jest taki system polityczny, który jeszcze w tej chwili nie jest akceptowany w Polsce. To jest po prostu jedna wielka ściema. I dlaczego? Dlatego, że naród jest niemądry, naród nie potrafi decydować i tylko ci wybrani przedstawiciele, oni mają coś do powiedzenia. Widzieliśmy to przed wyborami w Polsce, widzieliśmy to w trakcie wyborów w Polsce i widzimy to po wyborach w Polsce. Czekamy, kto wreszcie w Polsce zacznie rządzić, a demokracja bezpośrednia? Nie. To chyba ten numer chyba nie przejdzie w Polsce. O co chodzi w demokracji bezpośredniej? Bo muszę powiedzieć, że to nie jest ściema i ja chcę Państwu udowodnić, że to ma sens. Otóż z jednej strony chodzi o współdecydowanie obywateli na każdym szczeblu administracyjnym, a więc samorządowym i państwowym. Niektórzy mówią, że chodzi tylko o system państwowy, to nieprawda. System samorządowy jest tak samo ważny, a może nawet ważniejszy od tego szczebla państwowego. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, druga funkcja demokracji bezpośredniej to jest funkcja kontrolna. I o tym mało kto mówi. To jest istotne, bo demokracja bezpośrednia powinna być hamulcem bezpieczeństwa dla tych przedstawicieli partii politycznych, jak pan poseł powiedział. A więc hamulec bezpieczeństwa z jednej strony, a z drugiej strony straszak. Ale odwrotnie niż jest aktualnie. Nie straszak z góry na dół, tylko straszak z dołu do góry. I właściwie na tym zasadza się cała demokracja bezpośrednia, aby się przyzwyczaić do tego, że społeczeństwo ma coś do powiedzenia. A więc te dwie funkcje. Szanowni Państwo, oczywiście, aby mówić o demokracji bezpośredniej, trzeba wymienić koniecznie instrumenty w tym systemie społeczno-politycznym. Przede wszystkim to jest referendum. Cóż to jest takiego referendum? To jest głosowanie. Głosowanie na szczeblu lokalnym albo na szczeblu państwowym. Referendum to jest wyraz woli społeczeństwa, bo społeczeństwo wyraża swoją wolę, oddając swój głos. Każdy ma jeden głos i każdy ma jakąś swoją wolę, którą wyraża w referendum. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, referendum to pełni również funkcję kontrolną wobec władzy, pod warunkiem, że jest wiążące. O tym nie wolno zapominać. I wreszcie trzecia funkcja referendum to jest, mówiłem już o narzędziu kontrolnym, ale tutaj jeszcze trzeba powiedzieć, że referendum kreuje prawo pod warunkiem, że jest wiążące i to jest istotne. I tutaj już się nasuwa samo w sobie nawiązanie do tego referendum sprzed 2 tygodni. Znaczy ono nie pełniło funkcji kontrolnej, dlatego że ono było zorganizowane przez partię rządzącą, nie mogło pełnić funkcji kontrolnej, ale było wyrazem woli społeczeństwa. I społeczeństwo przefiltrowało odpowiednie pytania i odpowiedzi na te pytania i niestety to referendum nie mogło kreować prawa, nie było takiej szansy, dlatego że nie został osiągnięty próg procentowy, który jest zapisany w Konstytucji, dokładnie w artykule 125. Chodzi mi o te 50%. Ale referendum było ważne. I nie zapominajmy o tym, że 11 milionów ludzi w Polsce chce tych zmian, które zostały zapisane w ramach tego referendum w pytaniach. No cóż, stało się jak się stało. Niemniej jednak to referendum pokazało nam, że istnieje taki instrument, istnieje taka możliwość. Chociaż tego referendum nie można utożsamiać z demokracją bezpośrednią.
Bo jedna jaskółka wiosny nie czyni, a już na pewno nie czyni politycznej wiosny. To nie jest takie proste. Ja dzisiaj chciałem powiedzieć krótko o wadach i o zaletach demokracji bezpośredniej, bo mówimy, demokracja bezpośrednia to jest dobry system, możemy decydować i tak dalej, ale właściwie to nie jest tylko system polityczny, to jest system społeczno-polityczny, który bym nazwał sposobem na życie lepsze, uczciwsze, na życie prostsze i przede wszystkim na życie kontrolowane przez obywateli. Demokracja bezpośrednia służy przede wszystkim klasie ubogiej i klasie średniej. Dlaczego? Dlatego, że tak zwana klasa polityk, czyli politycy, ci rządzący, ci na górze i tak dalej, oni nie potrzebują tego typu demokracji, bo oni mają inne kanały wpływu na procesy polityczne, społeczne i finansowe w kraju i w samorządzie. A klasa uboga, klasa średnia, my, obywatele, szary obywatel, my mamy tą możliwość tylko raz na 4 lata, żeby na cokolwiek wpłynąć. Nie da się ukryć, że istnieje bardzo, bardzo dużo zalet tego typu systemu, ale istnieją również wady. Nie ukrywajmy, przecież nie będziemy tutaj gloryfikować tylko demokracji bezpośredniej. Demokracja bezpośrednia zapewnia obywatelom, ludziom, społeczeństwu lepiej identyfikować się z samorządem i z państwem. Szczególnie chodzi mi o samorząd. Jeśli biorę udział, czynny udział w życiu politycznym, w życiu decyzyjnym samorządu, wówczas bardziej mogę się utożsamiać z tym samorządem. Mogę powiedzieć, że to jest moja mała ojczyzna i ja mam coś do powiedzenia i czuję, że jestem we własnym domu w gminie. Podobnie jest na poziomie państwa. Jeśli mogę coś powiedzieć, jeśli mogę skutecznie zaprotestować przeciwko różnym nietrafionym decyzjom, wówczas mogę powiedzieć, to jest moje państwo, to jest moja ojczyzna. Jestem Polakiem i czuję się dobrze w tym kraju, prawda? Ten typ demokracji również pozwala na dobrowolną, jak najbardziej dobrowolną, ale uzasadnioną lojalność wszystkich grup społecznych. Dlatego, że jeśli podejmujemy decyzje wspólnie, to wówczas te różnice się niwelują. Różnice między miastem a wsią, chłopami, urzędnikami, bogatymi i biednymi i tak dalej. Czyli tutaj już możemy mówić o tej prawdziwej demokracji, która niweluje to społeczeństwo równoległe. Jeśli mówię o społeczeństwie równoległym, to myślę o tych różnicach my i wy. Czyli wyście sobie, a my sobie, każdy sobie rzepkę skrobie. Wesele słowa Wyspiańskiego się tutaj kłania. Demokracja bezpośrednia jest szkołą obywatelską, dlatego że my musimy być aktywni, bo my ciągle jesteśmy konfrontowani z podejmowaniem pewnych decyzji. Na poziomie gminy, na poziomie samorządu, ale również na poziomie państwa. Idziemy do referendum, oddajemy głos, współdecydujemy. Wówczas nie musimy wychodzić na ulicę, nie musimy protestować, nie musimy organizować manifestacji, które i tak nie są traktowane poważnie przez rządzących. Decyzja w referendum, ona jest przefiltrowana, ona jest ogólnoetyczna. Musi być ogólnoetyczna, bo my przecież żyjemy w określonym kręgu kulturowym, w naszym wypadku w kręgu kulturowym chrześcijańskim, a więc mamy swoje tradycje, swoją religię, swoją etykę. Opieramy się, jakby nie było, na 10 przykazaniach, na dekalogu. Dlatego ta decyzja, ona jest przefiltrowana i ona musi być obiektywna, czy chcemy, czy nie, pod warunkiem, że pytania referendalne są również obiektywne. I to jest istotne, że ta obiektywność jest właściwie podstawowym elementem referendum. To przefiltrowanie decyzji, ta cecha ogólnoetyczna, porównaniu na przykład do partii politycznych, bo partie polityczne, szczególnie te wielkie typu Wacowskiego, one mają własną etykę, tak zwaną pseudoetykę, która jest kreowana na poziomie, powiedzmy, wodza i elity partyjnej i która jest dalej przekazywana na dół masom partyjnym i potem społeczeństwu, szczególnie w sytuacjach newralgicznych, jak na przykład
jak na przykład kampania przedwyborcza. Obywatele w ramach demokracji bezpośredniej biorą na siebie odpowiedzialność, bo muszą brać odpowiedzialność. Cóż to oznacza w praktyce? Otóż obywatel zdaje sobie sprawę z tego, że ponosi odpowiedzialność, nawet jeśli decyzja podjęta przy urnie była sprzeczna z jego intencjami, była sprzeczna z tym, na co on głosował. Ale to tak bywa w życiu. My podejmujemy kilkadziesiąt decyzji dziennie i również w ramach referendum podejmujemy te decyzje. W ramach referendum będzie zawsze istniała pewna większość zwycięska i mniejszość, która jest przegrana. I właśnie o to chodzi, żeby akceptować również tą mniejszość. A w ramach demokracji bezpośredniej, zakładając, że tych referendów jest kilka, może nawet kilkanaście w ciągu roku na każdym szczeblu, wówczas dochodzi do przetasowania się tych decyzji podejmowanych w referendum i tych większości i mniejszości. Raz jestem w większości, raz jestem w mniejszości. I na tym polega właściwie ten fenomen demokracji bezpośredniej, że potrzebny jest kompromis, czyli z jednej strony akceptujemy decyzję większości, z drugiej strony musimy brać pod uwagę tą przegraną mniejszość, mniejszościową i musimy brać pod uwagę to, że ta mniejszość istnieje, bo ta mniejszość będzie zawsze istniała. Dlatego, że pytania referendalne, one z reguły mają tylko dwie odpowiedzi, tak albo nie. I to musimy zawsze brać pod uwagę. Następna sprawa to jest kwestia odpowiedzialnego gospodarowania państwem i samorządem. Szanowni Państwo, to jest niesamowite, że często właśnie ludzie ograniczają zapędy polityków. Na przykład do bezsensownego wydawania pieniędzy. W ramach tego typu demokracji dochody państwa byłyby na pewno w dłuższym okresie czasu znacznie wyższe, bowiem nie byłoby bezsensownych wydatków. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że porównując to z demokracją przedstawicielską, jaką mamy w Polsce, demokracja bezpośrednia zwraca się do obywateli, zwraca się do rozsądku, zwraca się do tak zwanej mądrości ludu. A wiemy, że dziadek, babcia, ojciec inaczej reaguje niż polityk. Polityk patrzy w perspektywie do następnych wyborów. Natomiast dziadek, babcia, ojciec, matka widzą pewne decyzje w perspektywie pokoleniowej. Co jest dobre dla mnie dzisiaj, ale również co jest dobre dla mnie i dla moich wnuków dziś, jutro, pojutrze i za 10 lat. I to jest właśnie istotne. To rozwiązywanie problemu w ramach demokracji bezpośredniej oparte na tradycji, mądrości ludu, oparte przede wszystkim na pewnym obiektywizmie. Bo te decyzje, jak już powiedziałem, one są przefiltrowane, także nawet powiedzmy sobie prowokacyjnie, jeśli nawet cały naród jest niemądry, to jednak coś z tych decyzji musi wynikać. To musi mieć jakiś sens i to ma sens oczywiście. I w ten sposób demokracja bezpośrednia jest, ja o tym jestem przekonany, ma tendencję do przynoszenia satysfakcji i przynoszenia zadowolenia ludziom. Bo tutaj nie są tylko ważne kwestie materialne. Nie. Kwestie materialne nie są najważniejsze. Ważny jest ten współudział, aktywny udział obywateli w życiu politycznym i społecznym. To jest istotne. Jeśli się angażuję w coś, wówczas ponoszę również za to odpowiedzialność. Niestety w Polsce w tej chwili jesteśmy na etapie niedorozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Polskie tak zwane władze w ostatnich 30 latach, dlaczego mówię tak zwane władze? Bo władza to nie są kliki osób, to nie są elity. Władza to jest proces dominacji jednych nad drugimi. Więc dlaczego dominować mają ci na górze nad tymi na dole, a nie na odwrót? To jest pytanie banalne, ale nie pozbawione sensu. Ale ta władza sformułowała specyficzną definicję wolności w Polsce. Ta definicja wolności sprowadza się do tego, do zapewnienia Polkom i Polakom
pracy, konsumpcji i zabawy. I tylko tyle. Bo nie ma tej wolności do samostanowienia, o czym mówi nawet Ewangelia. Nie ma mowy o wolności do współdecydowania. Nie ma mowy o wolności do ponoszenia odpowiedzialności za siebie, za sąsiada, za moją gminę. Nie ma tej wolności do decydowania o własnym losie. Ja nie decyduję o własnym losie. O moim losie decyduje ktoś tam. Zawsze ktoś tam decyduje o moim losie. I to jest właściwie związane również z historią Polski. Ponieważ w ciągu ostatnich 200 lat zawsze ktoś za nas decydował. Zabory, wojny światowe, sowietyzacja państwa polskiego i wreszcie ta nieszczęsna semidemokracja ostatnich 30 lat. Zawsze była gdzieś tam ta tak zwana władza, czyli ta dominacja. I myśmy się do tego przyzwyczaili. I my myślimy, że zawsze ktoś musi za nas decydować. To jest wygodne. To jest bardzo wygodne na krótką metę. Na dłuższą metę to się mści i my widzimy w ostatnich latach, że to się bardzo mści. Zdajemy sobie z tego sprawę i to nie jest tylko polski fenomen. To jest fenomen, powiedziałbym, europejski albo nawet światowy, ponieważ te demokracje parlamentarne, czyli ja bym powiedział raczej parlamentarno-elitarne, one się przeżywają, one się kończą. I tutaj powstaje luka. I teraz co robić z tą luką? Instytut Demokracji Bezpośredniej chce wypełnić tę lukę, głosząc ideę demokracji bezpośredniej. Nie chcąc się chwalić, ale my jesteśmy pionierami w tej części Europy. Głosząc taką ideę. Szykanowani, niezrozumieni do końca. Tak bywa. Ale staramy się tą lukę wypełnić i dać taką możliwość ludziom, społeczeństwu polskiemu. Do ręki takie narzędzie, które właściwie jest banalnie proste. Bo mówiąc o demokracji bezpośredniej, mamy właściwie na myśli tylko tych kilka prostych instrumentów. Ja już mówiłem o referendum. Ale referendum musi być zainicjowane. To referendum nie bierze się tak z powietrza. Może oczywiście być wykreowane jednorazowo przez partię rządzącą. Dlaczego nie? Niemniej jednak to społeczeństwo musi doprowadzić do głosowania ogólnego na szczeblu samorządowym i albo na szczeblu państwowym. I do tego potrzebny jest instrument proceduralny, pomocniczy i takim instrumentem jest na przykład inicjatywa obywatelska. My mamy w Polsce coś takiego jak inicjatywę obywatelską. Ona jest zapisana w artykule 118 Konstytucji. Niemniej jednak ona prowadzi donikąd, czyli do Sejmu. Bo ostatecznie Sejm decyduje, czy przeprowadzić referendum, czy nie. Czyli tutaj już mamy to zamknięte koło, błędne koło, koło błyńskie, zwał jak zwał, nieważne. Z jednej strony inicjatywa obywatelska, z drugiej strony idealnym rozwiązaniem byłoby weto obywatelskie. To jest pewien instrument, który jest protestem wobec uchwalonej ustawie. Czyli w Sejmie zostaje uchwalona ustawa, ludzie się na to nie zgadzają, zbierają podpisy. I teraz ważne jest, gdzie te podpisy wędrują. Czy do kosza, czy do zamrażarki sejmowej, a może powinny one prowadzić do rozpisania referendum. Tak powinno być w ramach demokracji bezpośredniej. Z automatu jest weto, jest inicjatywa obywatelska, to doprowadza do rozpisania referendum. Oczywiście biorąc pod uwagę wszystkie założenia prawne, zapisy konstytucyjne itd., itd. I ludzie, obywatele, elektorat w referendum decydują o tym, czy chcą daną ustawę odrzucić, czy chcą ją utrzymać. Wynik referendum jest jaki jest. Jeśli ten wynik referendum nie jest po naszej myśli, to do kogo możemy mieć pretensje? Do Sejmu? Nie. Do pana posła Kukiza? Nie. Do Senatu? Nie. Do sąsiada? Bez sensu.
bo to jest tylko jedne, to jest tylko jeden głos. Nie możemy mieć do nikogo pretensji. To jest właśnie ten fenomen demokracji bezpośredniej. My sami bierzemy na siebie odpowiedzialność. I to jest właśnie bardzo ciekawe. Szanowni Państwo, demokracja bezpośrednia. Demokracja bezpośrednia to jest właściwie, jakby tak się zastanowić, w Polsce to nie jest nic nowego. Ryzykownie przypomnę tutaj szlachtę polską, która została po prostu w podręcznikach historii w okresie komuny źle przedstawiona, szykanowana była i tak dalej, ale ona stanowiła tylko część społeczeństwa polskiego, począwszy od XIV wieku, ale tam panowała wśród szlachty demokracja bezpośrednia, mimo że obejmowała tylko 8% społeczeństwa. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że my mamy już tą tradycję. Może to była niedoskonała tradycja, ale była. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, kolejny mit, to jest Kościół i demokracja nie idą w parze. Owszem, idą, jak najbardziej. Kościół, Ewangelia, mówiłem już o tym, Jan Paweł II, przypominali ciągle o prawie do samostanowienia. Cóż to jest to prawo do samostanowienia? To jest prawo do naszej indywidualnej wolności, do podejmowania decyzji codziennych, o decydowaniu o własnym losie. Także ten mit tutaj, że demokracja i Kościół nie idą w parze, też nie funkcjonuje. I wreszcie taka ciekawostka, bo demokracja bezpośrednia to tylko Szwajcaria i ewentualnie księstwo Liechtenstein. Nieprawda. Znany filozof Szwajcarii, Jean-Jacques Rousseau, który żył w XVIII wieku, on bardzo intensywnie przyglądał się szlachcie polskiej i na tej podstawie kreował swoje wizje i budował teorie na temat demokracji bezpośredniej w Szwajcarii, która już istniała w praktyce, ale on to próbował potem przenieść na papier, teoretyzować, przyglądając się, jak funkcjonuje polska szlachta. Warunki mamy religijne, tradycyjne, historyczne. Brakuje tylko tego przełożenia. Ciągle brakuje przełożenia. Szanowni Państwo, demokracja bezpośrednia to jest tak, że na świecie istnieje wiele narodów, istnieje wiele państw, które uważają, że są demokratyczne, a nie są demokratyczne. Właściwie wszystkie państwa na świecie uważają się za demokratyczne. Być może oprócz tego Arabii Saudyjskiej, która otwarcie mówi, że nie jest demokratyczna. Ale tak to Jemen, Korea Północna, Rosja, USA, wszystkie są demokratyczne. Tylko że czy ktoś się zastanowił nad tym, co to jest ta demokracja tak naprawdę? Czy polscy politycy przed wyborami w Polsce zastanowili się, co to jest ta demokracja? Bo przecież słyszeliśmy i słyszymy ciągle w kółko takie słowa jak demokratyczny porządek, walka o demokrację, bronimy demokracji, demokracja jest wasza, demokracja jest nasza. I przecież to słowo zostaje już zdezabułowane, ono jest wręcz prostytuowane. Demokracja i demokracja. Dochodzimy do takiego momentu, do takiego punktu, że my się w ogóle nie zastanawiamy, co to jest ta demokracja. Oczywiście możemy wyjść z definicji i powiedzieć, że to jest system polityczny, który zapewnia równość, sprawiedliwość i wolność. Bzdura. Równości nie będzie nigdy, sprawiedliwości nie będzie nigdy. Co nam pozostaje, to jest walka o naszą wolność. Co jest ciekawe, że wielcy filozofowie z XIX i XX wieku, którzy próbowali formułować definicję demokracji, zawsze definiowali ją na bazie demokracji przedstawicielskiej, parlamentarnej. Słynny filozof Popper, austriacko-brytyjski, powiedział, że demokracja to nie są rządy ludu, tylko rządy muszą rządzić. I tutaj już dokładnie przesadził, bo jego definicja ma charakter antydemokratyczny. Szanowni Państwo, demokracja zasadza się na dwóch zasadniczych aspektach. Po pierwsze, chodzi o funkcjonalne instytucje państwowe, które dobrze funkcjonują
i które są bardzo bliskie obywatelowi. Po drugie, ten obywatel powinien być maksymalnie wciągany w proces decyzyjny na każdym szczeblu. Wówczas moglibyśmy dopiero mówić o demokracji. Ale demokracji właściwie, pomijając te wszystkie hasła, nasza demokracja jest nasza, walczymy o demokrację i tak dalej, demokrację powinniśmy czuć. Albo ja czuję tą demokrację, albo ja jej nie czuję. Jak ja ją mogę czuć? Jeśli mam możliwość kontrolowania tych na górze i jeśli wiem, że mogę współdecydować o własnym losie. Wtedy dopiero mogę mówić o demokracji. Szanowni Państwo, nie taktem byłoby z mojej strony, gdybym nie powiedział dzisiaj o wadach demokracji bezpośredniej, bo takie są. Demokracja bezpośrednia, powiedziałem na początku, to jest ściema. Świadomie przesadziłem. Nie, to nie jest ściema. Ona nie jest idealna, ona nie jest optymalna. Paradoksem jest to, że nie ma lepszej formy demokracji na świecie od demokracji bezpośredniej. Wady istnieją, oczywiście. To są takie wady, które bardzo łatwo obalić, albo można po krótkim zastanowieniu się powiedzieć, przecież to jest zaleta. Przykładowo, ten proces decyzyjny w demokracji bezpośredniej, on jest wydłużony, on jest dłuższy. Trzeba więcej cierpliwości. Dlaczego? Dlatego, że on się zasadza nie tylko na referendum, nie tylko na inicjatywie i wecie, bo tymi trzema słowami się operujemy standardowo, ale równie ważne są konsultacje, bardzo ważne są konsultacje i dialog. Dialog, dialog, jeszcze raz dialog. Czyli po prostu potrzebna jest pewna do tego kultura polityczna. I to jest istotne. Kultura polityczna, no cóż to jest ta kultura polityczna? Albo jestem kulturalny, albo nie. Nie, nie. Kultura polityczna to jest zestaw norm, wartości, pewnych, na bazie której dogadujemy się, komunikujemy się, rozmawiamy, uwzględniamy przede wszystkim argumenty przeciwnika, szanujemy te argumenty. To jest napisane w kilkuset książkach, ja niczego nowego nie powtarzam, tylko chodzi o to, żeby to przelać na praktykę. Szanowni Państwo, może ktoś z Was oglądał debatę partii politycznych przed wyborami w Telewizji Polskiej. Albo gdzieś indziej. Czy mogliśmy mówić wówczas o kulturze politycznej, szanowaniu poglądów przeciwnika, o dialogu, o zrozumieniu? Właśnie tam był taki poziom kultury politycznej, jakiej my nie chcemy. A kultura polityczna jest bezpośrednio związana z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Czyli jaką mielibyśmy tą kulturę polityczną, takie mamy społeczeństwo obywatelskie i vice versa. To się zazębia jak najbardziej. Ale wracam do tej wady, żebym nie zapomniał. Proces jest wydłużony. Proces jest wydłużony, ale można również powiedzieć, co nagle to po diable. Ja się tak zastanawiam, bo w Szwajcarii na przykład, nie chcę tego słowa używać Szwajcaria, ale mi się to nasuwa. Dlaczego nie chcę używać tego słowa, aby mnie nikt nie posądził, że chcemy kopiować ten system? Nie, nie, nie chcemy tego systemu absolutnie kopiować. Niemniej jednak w Szwajcarii uchwalenie ustawy trwa około roku, nawet do półtora roku. Bo potrzebne są konsultacje społeczne, konieczna jest komunikacja ze związkami zawodowymi, ze wszystkimi środowiskami, których dotyczy ta ustawa i tak dalej. Ale ta ustawa jest w stanie przetrwać kilkanaście lat, a ustawa uchwalana na szybko, gdzieś tam powiedzmy o 3 w nocy albo o 5 nad ranem, ona nie ma szans na dłuższe przetrwanie. Dlatego ten proces decyzyjny, mimo że on jest wydłużony, to być może jest lepszy. Niemniej jednak to jest uznawane jako wada. Druga sprawa to jest demokracja bezpośrednio jest kosztowna. Zgadza się, jeśli chodzi o koszty administracyjne. Bo trzeba organizować referenda, trzeba drukować ulotki. Te referenda muszą być finansowane i tak dalej, i tak dalej. Tylko tutaj mówię o kosztach administracyjnych.
decyzje podjęte w referendum mogą być na tyle skuteczne, że inne koszty zostają obniżone. Te wielkie koszty. Niemniej jednak to jest kolejna wada. Kolejną wadą jest to, że z reguły głosujemy w ramach referendum w tak zwanych barwach czarno-białych. Dlatego, że głosujemy albo tak, albo nie. Dlatego tutaj nie ma miejsca dla tej szarej strefy. Czyli nie ma takiej, nie ma takiej możliwości, no dobrze, tak, ale. Czyli nie ma takiej możliwości, żeby znaleźć jakiś kompromis. Tylko musi być konkretnie czarne albo białe. To jest wada. Kolejną wadą jest to, że bogatsi, bardziej wykształceni obywatele interesują się, i tak jest, w większym stopniu polityką niż ubożsi i mniej wykształceni obywatele. I to jest zjawisko światowe. To nie jest żaden fenomen polski ani szwajcarski. I to zjawisko determinuje w pewnym sensie strukturę tych, którzy idą do głosowania. Poza tym, tu jest kwestia frekwencji. Szkoda, że pan poseł poszedł, opuścił salę, bo my tutaj mamy różne stanowiska. Albo może dlatego poszedł. Kwestia progu procentowego. Można to uznać bezprogowość, bo demokracja bezpośrednia opiera się na referendum bezprogowym. Bezprogowość może być uznawana jako wadę, dlatego że jest obawa, że jeśli mało ludzi pójdzie do głosowania, to wówczas ten wynik referendum, wynik głosowania nie będzie adekwatny do tego, co myśli całe społeczeństwo i tak dalej. Niemniej jednak, według mnie, każdy próg procentowy jest zaprzeczeniem demokracji, bo to jest bariera, to jest próg. Czyli jeśli mówimy już o rzetelnej demokracji, rzeczywistej demokracji, to bezprogowość jest konieczna. Wada czy zaleta, znowu można dyskutować. Czy te wady są istotne? Oczywiście one są bardzo istotne i nie wolno ich lekceważyć. Niemniej jednak trzeba tutaj wypośrodkować, która z demokracji jest bardziej funkcjonalna, bardziej ludzka, bardziej optymalna. Ta, którą znamy z Polski, czyli demokracja parlamentarno-elitarna, nazywana przeze mnie semidemokracją, a więc demokracją połowiczną, czy demokracja bezpośrednia. I tutaj właściwie każdy z nas musi sobie sam na to pytanie odpowiedzieć. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Panie profesorze, ja mam takie pytanie, bo myślę, że ono jest istotne dla tego spotkania, dla tej debaty. Jest takie powiedzenie, że kto ma pilot, ten ma władzę, nie? Kto ma? Albo kto ma żonę. Tak. Chodzi mi o informację. Dzisiaj informacja jest najdroższym towarem. Informacja to jest dobro, ale informacja to jest także manipulacja. Wielkie koncerny na usługach polityki potrafią wykrzywiać, nie tylko pokazywać rzeczywistość, ale wykrzywiać rzeczywistość, albo stawiać tezy i urabiać społeczeństwo pod te tezy. Pytanie jest takie, jak to pogodzić z demokracją bezpośrednio, bo jeżeli ten aspekt zostanie tak, jak jest, to nawet kiedy będzie referendum, to te wielkie ośrodki masowego przekazu, a wiadomo, że demokracja, to jakby samo demokracji jest wolność słowa, prawda? Kiedy nie ma wolności słowa, nie ma demokracji. Ale z drugiej strony pytam o to, że jeżeli ktoś bardzo popracuje, to nawet można ułożyć bardzo dobrze pytania, ale społeczeństwo może tak wybrać i tak zmanipulować, że ono zagłosuje w dużej części tak, jak te ci wielcy gracze będą chcieli. Jak pan profesor uważa, jaki jest w takim razie według pana, jaka jest immunologia przed tym? Gdzie wiadomo, że w świecie rządzi pieniądz, pieniądz to są koncerny to jest władza to są ośrodki, to już Goebbels mówił, że kłamstwo powtarzane tam 100 razy staje się prawdą. Czy 1000 razy staje się prawdą. I ja mam pytanie o to, jak to osadzić w tym świecie, którego nie zmienimy. Generalnie. Albo jak to jest Szwajcaria. Dziękuję.
Dziękuję za to pytanie. Bardzo, bardzo trafne pytanie. Bardzo krótko. Demokracja, mówi się, jest wynalazkiem XX wieku. I kraje demokratyczne rodziły się po II wojnie światowej w Europie jak grzyby po deszczu. W latach 60. jeszcze dołączyła Portugalia, Grecja, Hiszpania, które były dyktatorskie. Do tego czasu następnie Europa Środkowo-Wschodnia. Niemniej jednak równocześnie pojawił się problem globalizacji, czyli proces globalizacji, który ponoć miał wspierać demokrację, ten proces miał promować demokrację, ten proces miał eksportować demokrację na cały świat, a tymczasem skończyło się na eksporcie towarów z Chin do Europy. W każdym razie okazało się, że ta globalizacja stała się problemem. Dlaczego? Wytworzył się wielki biznes, wielkie korporacje powstały dzięki temu, że zniesiono granice i tak dalej. I te wielkie korporacje, wielki biznes zaczęły dominować nad polityką. Czyli zaczęły dominować nad instytucjami demokratycznymi. Czyli ta równowaga została zachwiana. Mieliśmy tutaj państwo, a tutaj gospodarkę i w ramach globalizacji powoli obserwujemy nadal, że te proporcje się zmieniły. Ten środek ciężkości został zachwiany. W tej chwili można przecież ustawę kupić w różnych krajach i wielkie... Można wszystko po prostu, za pieniądze można wszystko i w tym momencie te systemy demokratyczne, które miały być ponoć demokratyczne, one przestały być demokratyczne. Najciekawsze jest to, że one tego nie zauważyły albo udają, że nie widzą tego. Niemniej jednak ten proces dominacji istnieje. To jest pierwsza sprawa. Następna część pana pytania to jest kwestia monopolu informacji. Otóż w demokracji bezpośredniej ten monopol informacji i cenzura, one by się nie utrzymały do następnego referendum. To byłoby niemożliwe. Oczywiście, że prasa i media będą w tamte tendencyjne, ale pan pytał tutaj o Szwajcarię. Można sobie wybrać pewne źródła, można szukać obiektywnych informacji. Ta informacja musi być rzetelna i jest rzetelna. To funkcjonuje w ten sposób, że ja przed każdym referendum otrzymuję do domu informacje przeciw i za. Czytam, rozważam, ale ostatecznie ja mam swoje zdanie, prawda? Bo fenomen demokracji bezpośredniej polega na tym, że wielki biznes, lobbying, grupy interesów, one dotrą do prezydenta, oni dotrą do parlamentarzystów, oni dotrą może nawet do wójta na wsi, ale oni nie dotrą do każdego rolnika na wsi w Szwajcarii. I to jest właśnie ten fenomen. I to jest to zabezpieczenie. Decyzja potem w referendum, ona nie jest ani dobra, ani zła. Ale ona jest obiektywna. A jeśli chodzi o kwestie pytań, to się tutaj całkowicie z panem zgadzam, że te pytania, one muszą być formułowane przez obie strony. To nie jest tak, że jedna strona sobie jakieś pytania wybierze i podaje je. Nie, to nie jest tak. Tylko te pytania muszą być wyważone i na przykład w Szwajcarii kancelaria rządowa, ona sprawdza te pytania. Sprawdza te pytania, jeśli chodzi o treść, jeśli chodzi o zgodność z konstytucją, zgodność z prawem międzynarodowym, z prawami człowieka, obywatela i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście pytania są zawsze tendencyjne, bo referendum znamy już od 200 lat. I to referendum, jeszcze raz powtarzam, to nie jest demokracja bezpośrednia. Referenda były organizowane w różnych państwach. Referenda były organizowane przy różnych okazjach. Putin organizował referenda. Myśmy w ramach PRL-u mieli dwa referenda w 1946 i w 1987 roku i wówczas one były tendencyjne. One były bardzo tendencyjne, bo referenda są wykorzystywane przez dyktatorów po to, aby potwierdzić wynikiem referendum ich siłę, ich władzę, albo one są wykorzystywane również do tego, aby potwierdzić status quo danej polityki. Dlatego tutaj trzeba uważać bardzo,
żeby nie mieszać jednorazowego referendum z ideą demokracji bezpośredniej. Ja jeśli mogę, panie profesorze, dodać, wydaje mi się, że podstawowym mankamentem w polskich tych sprawach referendalnych jest to, czy generalnie w prawie o referendach, podstawowy mankament polega na tym, że w Polsce nie istnieją referenda obywatelskie. W Polsce mamy wszystkie referenda w Polsce odbywają się za pośrednictwem polityków. Więc jest rzeczą naturalną, wtedy tak jak pan dyrektor był łaskaw wspomnieć o tej informacji, a właściwie dezinformacji, wiadomo, że będzie takie dane referendum przez dwie strony politycznego sporu wykorzystywane dla własnych celów. Mamy przykład, ktoś może oczywiście fatalnie skończyć dla całej wspólnoty, dla całej społeczności. Mamy przykład z tym ostatnim referendum sprzed kilku dni, kiedy ruszyła machina medialna, propagandowa z jednej i z drugiej strony, ale ta druga strona opozycyjna ma znacznie sprawniejsze narzędzia manipulacji, ma narzędzia medialne i starobiła wszystko, by obrzydzić obywatelowi referendum, tak? Pobranie tych kar. Obywatel nie zdaje sobie sprawy, że no, mimo tego kolosalnego mankamentu, jakim jest brak obywatelskiego, czyli napisanego przez obywateli, obywateli referendum, to oprócz tego zdeprecjonowali całą w ogóle ideę referendum jako takiego, chociaż oczywiście to referendum ostatnie trudno mnie jako zwolennikowi demokracji bezpośredniej uznać za referendum moich marzeń, ponieważ zostało napisane przez partię bez żadnych konsultacji, podobnie jak wcześniej referendum Komorowskiego, czy referendum, pod którym zbierała podpisy Platforma Obywatelska w 2004-2005 roku, to słynne 4 razy tak. Ale i teraz proszę, ja jeśli mogę skończyć, tylko już zaskoczę. Teraz jeżeli chodzi o to referendum, to mimo całych tych braków w polskiej legislacji, braku tego referendum obywatelskiego, to jednak jest to były bardzo istotne pytania, które mogły mieć które w przypadku wiążącego charakteru referendum, czyli przekroczenia tego 50-procentowego progu frekwencyjnego, obowiązywałyby do czasu, gdyby się chciało te pytania, w jakiś sposób te odpowiedzi znieść, ich wiążącą moc prawną, trzeba byłoby rozpisać kolejne referendum. Zgodzi się pan profesor, czy nie? Nie można byłoby tego zrobić mocą ustawy i tak dalej, uznać to referendum za, czy odpowiedzi za już niebyłe i tak dalej, i tak dalej. I teraz popatrzcie państwo, jaka jest konsekwencja. Konsekwencja jest taka, ja będę powiem o czarnej takiej drodze i bez żadnego aspektu politycznego, tylko jako obywatel mieszkaniec wsi Łosiu. Nie zdziwiłbym się, gdyby za 2 lata, czy za rok w moim Łosiowie mieszkali ci, którzy dzisiaj podpalają sklepy w Paryżu. A dlaczego? Platforma Obywatelska powoływała się, i od razu mówię, to jest bez aspektu sympatii, antypatii politycznej, powoływała się na to, że istnieje zapis w prawie unijnym, czy generalnie Unia w tej chwili gwarantuje, że te państwa, które przyjęły Ukraińców, uchodźców z Ukrainy, nie muszą już przyjmować uchodźców. Ale nie powiedzieli już tego, że prędzej czy później ta wojna na Ukrainie się skończy i oni stracą status uchodźcy. I będą mogli się paradoksalnie tym wszystkim, którzy na złość temu strasznemu dyktatorowi chcieli zrobić i nie wzięli karty do głosowania, powinni powołać się na nim. Przecież Polacy w większości nie mają nic przeciwko temu, by w Polsce mieszkali podpalacze naszych sklepów. Jest nawet w tym takim straszliwie upartyjnionym państwie, ta instytucja referendum jest instytucją ważną, potwornie ważną. Oczywiście ja będę robił wszystko, by dążyć do referendum obywatelskiego. Pan profesor, że nie bardzo wypada o tych rzeczach też mówić, ale z pewnością pan profesor wie, że w 2013 roku, czyli wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość nie posiadało władzy, Prawo i Sprawiedliwość wyszło z propozycją zmian konstytucji, wiedząc, że sam tej konstytucji nie zmienił, z propozycją zmiany prawa o referenda i zapisu, że po zebraniu 1 miliona podpisów Sejm musi rozpisać referendum i w przypadku przekroczenia 50% wynik tego referendum wiąże władzę. W 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość objęło władzę,
W 2016 Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej wyszedł z tym samym postulatem, dokładnie identycznym, czyli zbieramy 1 milion podpisów i Sejm musi. Tu z kolei Prawo i Sprawiedliwość nie zgodziło się na zmiany ustawowe. Więc ja Państwu mogę w tej chwili zagwarantować, wiem, że jest sporo osób, podobnie jak ja, o światopoglądzie centroprawicowym, prawicowym. Ja im nie odpuszczę jednym i drugim teraz. Ja się będę powoływał na te propozycje, które Prawo i Sprawiedliwość składało w 2013 roku i w 2016 roku. Bili na mównicy i powiedzieli, słuchajcie, macie większość konstytucyjną. Możecie to zrealizować. Macie większość konstytucyjną, by tak przy okazji znieść immunitety posłów i senatorów. Przecież to jest w programie jednych i drugich. Proszę bardzo, zróbcie to. Macie większość konstytucyjną. To stoi ponad nami. Panie profesorze, jeszcze jedną rzecz muszę dorzucić, bo państwo może nie zdają sobie sprawy. Ale pierwsza też sprawa, pytanie do pana profesora. Czy pan profesor zgadza się z moją tą diagnozą, że my jesteśmy, no ponieważ są panie, to nie powiem tak, jak chciałbym powiedzieć, ale jesteśmy bardzo daleko od modelu społeczeństwa obywatelskiego. Co? Ja wiem. Nie do rozwinięcia. I teraz ja wszystko słyszałem i rozumiałem. Tylko, czy zgodzi się pan profesor ze mną w jednej kwestii, że należy proces edukacji narodu rozpocząć od referendów lokalnych, od obniżenia progu frekwencyjnego? Bo jaki jest próg frekwencyjny? Ilu przychodzi Szwajcarów do referendum lokalnego, przeciętnie, w jakim przedziale? W przedziale 25-40%. 25-40%, tak. W Polsce, w kraju, w którym no, jest bardzo daleko do tej świadomości obywatelskiej, dano próg 30%. Jest to próg zaporowy, przyzna pan profesor. Oczywiście, każdy próg jest zaporowy. Złożyliśmy w tej kadencji ustawę, projekt ustawy. Ta ustawa została uchwalona wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością. Została uchwalona ustawa obniżająca próg z 30% do 15%. PSL, który miał wpisany w programie, dzięki mojej umowie z PSL-em z 2019 roku, wpisał do programu obniżenie progu do 15, znaczy tego nie wpisał, ale sprawy referendalne, zagłosował, znaczy wstrzymał się przy głosowaniu nad tą ustawą, niemniej ustawę udało się uchwalić. Ustawa poszła do Senatu, gdzie Senat bez poprawek odrzucił bez żadnych poprawek te ustawy. Wróciła do Sejmu i do Kosiniaka, pytam, jak teraz zagłosujecie. Oni mówią, no skoro bez poprawek odrzucił, to się znowu wstrzyma. I to wstrzymanie się głosu jest liczone w tym momencie jako głosy popierające senackie weto i ustawa nie weszła. Także ci wszyscy, którzy mówią, mają obywatelstwa jeszcze na dodatek jako przymiotnik, jako dopisek czy jedną część nazwy, robią absolutnie wszystko, by tych obywatelstwa nie wprowadzić, ale od razu, żeby być sprawiedliwym, wkrótce będą miały obydwie partie, sprawdzam, z mównicy zaapeluję do nich o powrót do tych postulatów z 2013 i 2016 PiS-u i Platformy Obywatelskiej. Jeszcze jedno chciałem Państwu rzecz na, jeżeli Pan Profesor jeszcze chwilkę cierpliwości wytarł, bo to jest dla mnie osobiście bardzo ważna sprawa. Szanowni Państwo, było bardzo dużo szumu, takiego, który mnie bezpośrednio dotykał, moją rodzinę i tak dalej, w sprawie pieniędzy od Morawieckiego, które dostał Kukiz. Kukiz nie dostał ani grosza, Pan Profesor o tym wie. Kukiz wiedział jedno, że jeżeli nie rozpoczniemy procesu edukacji narodu w tym zakresie, to my skończymy w Brynsztoku po prostu jako naród. Nawet jak rozmawiałem kiedyś z prezesem Kaczyńskim, mówiłem, co z tego, jeżeli na przykład uda się tą starą komunę i te stare układy zmienić, skoro lud z roku na rok jest, przepraszam za to słowowanie, coraz durniejszy, coraz bardziej ogłupiony. A oni robią wszystko, tak jak pan profesor powiedział, to bardzo delikatnie. Oni robią wszystko, jak i drudzy, trzeci, żeby tak było, żeby ten stan się jeszcze bardziej pogłębiał. Divide et impera. Dziel i rząd. To są ich postulaty. W Szwajcarii jest co innego. Przy referendach nieobecni nie mają głosu. To są te zasady, to jest ta kluczowa różnica. Ja Państwu powiem jedną rzecz. Ani ja, ani fundacja, członkowie fundacji nie mam ani grosza. Chcemy wprowadzić w tej chwili
Największe pieniądze idą, ponad 1 000 000 zł, idą na platformy do e-votingu opartą na blockchainie. To jest taka specjalna jak w bankach po prostu zabezpieczenie, dlatego to jest takie drogie. I miałem wcześniej ustalone, no niestety tych wyborów nie udało się utrzymać władzy. Miałem ustalone z panem prezesem Kaczyńskim, że rozpoczniemy ten proces edukacji od wykorzystania platformy do elektronicznego głosowania dla organizacji zarządzania zbiorowego, spółdzielni mieszkaniowych, żeby tą starą komunę, te stare zarządy nie mogły się powoływać na brak kworum i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób uczyć obywateli partycypacji w podejmowaniu decyzji. Naród, który nie jest odpowiedzialny za swoje własne decyzje, jest nic nie warto. Przykro mi to mówić. Tak, ale jest nie. Ja próbuję to uświadomić, to mówią ty złodzieje, milcz. Bo ty wziąłeś 4 banki. To jest a propos tego informacji czy dezinformacji. U nas nie ma informacji, u nas jest dezinformacja. To jest podstawowa sprawa. A im bardziej ten system partyjny się umacnia, tym większa jest ta dezinformacja i tym większy jest stopień uległości na tą dezinformację obywateli. To jest rzecz tragiczna. W nawiązaniu do słów pana posła, pierwsza sprawa, demokracja bezpośrednia zaczyna się na poziomie gminy. Można by nawet powiedzieć, że w rodzinie, ale administracyjnie na poziomie gminy. Gmina jest jądrem całej demokracji. Wszystko zaczyna się na dole. Tak jak to funkcjonuje na dole, potem stopniowo na zasadzie subsydiarności, czyli pomocniczości, przechodzi z niższego na wyższy poziom. To jest pierwsza sprawa. Następna sprawa to jest, pan poseł wspomniał o e-votingu, jak najbardziej, próby ćwiczenia, ale w ramach Instytutu Demokracji Bezpośredniej myśmy stworzyli nasz własny produkt. Chodzi mi o broszurę Demokracja Bezpośrednia, podstawowe informacje i ta broszura wchodzi do szkół. Wszystkie kuratoria ogłosiły to w Polsce na swojej stronie internetowej. 2 dni temu rozmawiałem na ten temat z panem kuratorem, nawet dolnośląskim, Romanem Kowalczykiem. Dopóki jeszcze będzie, bo on jest z PiS-u, dopóki jeszcze będzie w tym urzędzie, to on będzie robił wszystko, aby to jak najbardziej popularyzować. I jak to zwykle bywa, my jesteśmy tą instytucją, która propaguje demokrację bezpośrednią. Myśmy stworzyli produkt dla uczniów i dla nauczycieli, napisany prostym językiem, konkretnie o co chodzi. To jest bardzo ważne. Według mnie mamy coś w ręku, to jest produkt publiczny w internecie. Będzie wydrukowany, kilkanaście tysięcy egzemplarzy. To jest istotne. Spieszymy się, bo nie wiadomo co będzie, kto będzie rządził, jak będzie rządził. I przede wszystkim, czy Polacy będą rządzić w tym kraju, to jest inna sprawa. I szanowni państwo, zwrócił się do mnie obywatel Wrocławia, pan Jerzy Olenderek, który reprezentuje Stowarzyszenie Vitalis, z inicjatywą, że on chce tą broszurę rozpowszechniać. I tutaj właśnie chciałem prosić pana Olenderka o parę słów na ten temat. Dzień dobry państwu, dziękuję panie profesorze. To jest ta broszura i tutaj jeszcze co będę, zanim zapomnę, chciałem powiedzieć, żeby pan profesor panu posłowi wręczył tą broszurę i złożył podpis, bo proszę państwa, to pójdzie do szkół, natomiast Stowarzyszenie Vitalis, które mam przyjemność i zaszczyt reprezentować, chce pomóc wszystkim nam, a w pierwszej kolejności Instytutowi, żeby ta broszura nie była martwą makulaturą gdzieś tam, można powiedzieć, na półkach bibliotek, tylko chcemy, dopóki Kowalczyk, kurator dolnośląski, jest kuratorem, wejść do szkół, przynajmniej na Dolnym Śląsku, żeby zrobić konkursy, żeby zrobić to wszystko, co jest potrzebne, żeby treści z tej broszury żyły aktywnym życiem, żeby młodzi ludzie, którzy są przyszłością, bo my jesteśmy starszym pokoleniem, żeby po prostu zachęcić młodych ludzi myśleniem o wyobraźni jutra. I ta broszura, mam nadzieję, panie profesorze, zapoczątkowuje, ale później będzie ciąg dalszy, żeby z tą broszurą fizycznie, bo to, że linki, to, że gdzieś tam w internecie, to jest świetne, tylko prawda jest taka, jeśli tego w ręku nie mamy, to nie możemy pogadać, czy sprzeczać się, czy zgadzamy się z treściami, czy nie. I naszym marzeniem jest wesprzeć Instytut, żeby dotrzeć z dziesiątkami tysięcy, żeby uczeń ze szkoły przyszedł i powiedział: mamo, bracie, siostro, babciu, dziadku, róbmy to na poziomie swoich doświadczeń. Z prostej przyczyny.
Dlatego myślę, że niezależnie od wyników wyborów i kto będzie, jak będzie rządził, to jest znakomita okazja, żeby w tej chwili już zacząć budować struktury właśnie na bazie ludzi, którzy chcą myśleć o, mają wyobraźnię jutra, mają serce, można powiedzieć, po właściwej stronie. No z prostej przyczyny. Nie sprzeczać, zachęcać do siebie. Kiedyś była taka reklama na przykładzie wiertarek. Black and Decker, Bosch. My chcemy być najlepsi, my nie chcemy krytykować ani jednej, ani drugiej strony, tylko pokazać światełko w tunelu. To, co pan poseł od dawna, można powiedzieć, realizuje, przekonuje, żeby po prostu to była oczywista oczywistość i podnosić świadomość, ale dzięki tej krótkiej broszurze, której autor przed chwilą zabrał głos i mówi zachęcająco, bo z prostej przyczyny potrzebujemy mieć partnerów. Na stronie pana profesora będziemy zachęcać, jak to robić. Póki co, póki jeszcze nie ma dużych nakładów, można powiedzieć, tej broszury, moje stowarzyszenie wydrukowało kilka dziesiąt egzemplarzy, żeby każde takie spotkanie, przynajmniej jeden czy dwa egzemplarz dotarł do państwa. Dopiero wtedy, kiedy wracamy do domu z czymś takim, możemy pomysły, jak to upowszechniać, no, realizować w praktyce.